No i się kosi. Na taczusie, zobaczcie, jak porosła trawa po tych deszczach. A tak to się tu tylko kurzyło. Po pół zbiornika wody i pełniutka beczka, bo właśnie spuściłem ze zbiornika do beczki. Więc beczkę mam pełną, tu jest pół, tam jest pół. Nie jest źle, wolałbym, żeby były pełne. Zobaczymy jeszcze tutaj. Zobaczcie, jak mi bułgary śmigają. To przedstawiam wam moje bułgarki. Bułgaryny. Też już ładne palemki. Takie pienki już grube. No i moje maurelasy, cukierasy. Trawa się kosi. A ja kupiłem sobie korę, bo chcę tu wysypać korą. Teraz popadało wszystko mokre i wykoruję sobie to korą i będzie petarda na zasadzie takiej, że będzie można mniej podlewać. Wszystko fajnie rośnie. Moje śmierdziuchy. Muszę odchwasić tylko to. Tak na szybko. Pyk, 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 pyk. I sypiemy korę. No dobra, jakoś zabezpieczyłem przed tym słońcem. Tam nie sypałem, bo tam bariery wyciągnąłem na wieżę, żeby te miskanty się nie rozrastały. Muszę kupić takie obrzeża plastikowe. Cyk, cyk, cyk. Zasypię i dopiero wyrównam korą. A tu obrzeża betonowe muszę kupić. Wiadomo, dosypać ziemi, która leży. I będzie cace. Nie wytrzymałem i wkopałem Bułgaria. Trachykarpus Bułgaria. Kto tu będzie jeździł i to osłaniał? Co ten człowiek ma w głowie? Ale będzie cudnie tutaj. Słońce, deszcz, słońce, deszcz. Nocami pada, za dnia jest taka petarda. Aż nie do wiary, zobaczcie, jak się koki zazieleniło. Baja. Large, jeden i drugi. Ciepło, mokro. Kora trzyma wodę. Przez cały dzień już ta ziemia byłaby sucha, a tak to jest mokra. Działa, taki był plan. Zobaczcie, jak maurelas wyprął. Kto oglądał, to wie. Uciąłem go tu. To teraz zobaczcie. Taką trąbę rozkręca. Ale okazje. Cieplej się zrobiło. I od razu lepiej się czują. Stare liście muszę uciąć. Zresztą słońce i tak jest zeżarło. Myślałem, że leukokazja padła. Leukokazja? Tak. Ale wywala listka. Zobaczcie sobie z bliska. Czyli wszystko pasuje, wszystko odpowiada. Oczywiście wszystkie te liście są domowe, więc
Z przymrużeniem oka. No i basioki. Ruszyły basioki w końcu. Hurra, hurra! Ten już się otwiera w środku. Ale i tak szybsze od tych basioków są Sikimensis. Nie do wiary, zaraz wam pokażę. Sikimensis Red Tiger od Henia. To nawet go nie było widać. Patrzcie, ile wyrosło. Czad. A tu... Tu już lufa idzie. Szybciej grzeją jak te basioki. Ale pełne zaskoczenie jest po muselce. Rewelacja. O, liścik mi się złamał. Rewelacja. Nowy. Wychodzi następny, następne, następne. Zobaczcie, jak muselki sadzą. Ten nie miał żadnego. Nowy. Nowy. A tam pod domem w ogóle nie chciały rosnąć w zeszłym roku. Stary liść. Nowy. Nowiutki. Rewelacja. Muselki tutaj sadzą aż miło. A basioki. Niby pancerne, coś tak słabo idą. To jest bysiur. Mierzyłem dziada. 125 obwodu. 125. Waga bliżej nieprzybliżona. Setkę na pewno, z korzeniami to chyba ponad. Wysokość w tej chwili strzelam. 3 metry. Zobaczymy, jak będzie to w sezonie wyglądało. Ale dobra. Dzisiaj wycinam kwiatostany. W ogóle zobaczcie na moje kwiatuszki na balkonie. Dzisiaj wycinam kwiatostany z Wagnera, bo już zrobił, co miał zrobić. Robią się czarne, ale to nie jest najgorsze, tylko patrzcie. One się po prostu sypią wszędzie. I dziadostwo robią. Muszę, tu wiaderko mam. Odcinam od razu do wiadra, bo mi tu syfu narobi. Udało się. Ale się łysa zrobiła. Jedna trytka została. Patrzcie, jak odbudował koronę. Nowiutkie liście. Nowy, nowy. Tu następny wychodzi. Ten jest też, widać końcówki tylko poprzecinane, bo tylko tyle wystawało i je złapało. I z tej strony tak samo. O, zobaczcie. Nowy. I nowiutki, tu tylko tyle końcówek. Petarda, niesamowite. 5 liści. 5 liści i korona odbudowana. I już wygląda. Lepiej niż wyglądał. Jeszcze nie rewelacyjnie, ale będzie wyglądać. Tu widzę, że spóźniłem się z tym zapylaniem, też wszystko padło, czyli też wszystko wycinam. No i tyle, nie będzie mi to przeszkadzać. W ogóle i tak to był taki był plan, żeby to wyciąć. Zlitowałem się tylko nad tym, że może zapylę. Nie, zostawię jeszcze, może coś z tego będzie. Chociaż parę nasionek. Jeszcze jest tego trochę, więc na razie zostawię, ale też się sypię. Chociaż... Nie sypie się. To może to wszystko się udało zapylić. To się najwyżej zostawi. Fajnie ruszyły. Karłatka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liści. Petarda. Mały trach, to już nawet przestałem liczyć. Czekam jeszcze tylko, jak wypuściliście cycuś. Już zrobił wulkan. To taki dość wysoki. Od boku bym pokazał. O,